Halo, cześć, witajcie, to znowu Ryfek. Witam w kolejnym Ajzaku. Ale było tych Ajzaczków wczoraj, co? 4 odcinki, masakra. Ale tak mi się chce grać w tego Ajzaka, powiem wam. Strasznie, ja myślałem, że wszystko odblokuję i będę po prostu serię jakoś ciągnął, póki nie umrze śmiercią naturalną, a tu strasznie mi się chce grać. Dobra, dzisiaj lecimy, postać znowu alternatywna. Losujemy, zobaczymy co będzie. I jeżeli dzisiaj nie zobaczę baterii Begara, to będzie znowu Bethany. Dopiero co była Bethany alternatywna chyba. A nie, ja nią grałem i się wywaliłem chyba. To może tak było. Już nie pamiętam, czy była, czy nie. No, nieważne, zagramy sobie Bethany, najwyżej mi nie wyjdzie. Co chciałem powiedzieć? Nie pamiętam. Może mi się przypomni potem, dobra. Lecimy sobie. A, to podejście, jeżeli nie zobaczę baterii Begara, to będzie 11 podejście z rzędu, gdzie nie będzie baterii Begara. Ponad 10 podejść z rzędu, powiedziałem, że to jest niemożliwe, że musiałbym mieć gigantycznego pecha, żeby 11 podejść z rzędu naprawdę nie zobaczyć ani jednego baterii Begara. I nadal uważam, że to jest gruba przesada, że jeszcze ani żadnego nie widziałem, bo to, że tak mówię, nie wypłaci, to rozumiem, to się może zdarzyć, może nie wypłacić, ale żeby nie było go 11 podejść z rzędu, no to już coś jest tutaj grubo nie tak. Mam nadzieję, że jednak dzisiaj się pojawi, nawet nie po to, żeby rzeczywiście wypłacił, tylko żebym go zobaczył i ja już będę mega, mega zadowolony. No, wczoraj się nagrałem, dzisiaj się najadłem, dodałem sobie do mojego firmowego burrito, chyba będzie z tego gotuj z rybkiem, bo to jest za dobre, żebym wam tego nie pokazał. Dodałem jeszcze dzisiaj bekon. No, no, pasuje, pasuje. Ostatnio cały czas żarłem bekon taki chrupki w plastrach Temperance. Co robię? Nie chciałem tego Soulhearta kupować. Ale ciała dałem tutaj. Co to jest? Mody mam wszystkie wyłączone. O nie, nie będę widział opisów przedmiotów. No tak, bo grałem daily sobie wczoraj i musiałem włączyć mody i tak dalej, i tak dalej. Dobra, sprawdzę na necie, co robi Temperance. Akurat mam tutaj na drugiej karcie otworzoną przeglądarkę. Repentance Temperance. Co robi odwrócona karta Temperance? Odwrócona karta Temperance. 5 pigu nam używa przy użyciu. Okej. Okay. Speed up. I'm drowsy, puberty. Range up oraz health up. Kurde, zarąbista ta karciacha, powiem wam, naprawdę mi się podoba. Statystyki mi się zwiększyły, więc ja jestem jak najbardziej na plus. Jaki niesamowity jest efekt I'm Drowsy. I'm Drowsy to jest jeden z najmocniejszych efektów w grze. Ten slow z tego jest gigantyczny. Dobra, lecimy na walkę z bossem, powinno być całkiem spoko. Co mówiłem? A, to burrito, no bekonik, ostatnio strasznie jem często bekon, ale zazwyczaj ostatnio ciągle jadłem taki chrupiący na śniadanie z jajkami sadzonymi. Dzisiaj taki tylko delikatnie go przysmażyłem, tak że się po prostu rwał, bo wydaje mi się, że w placku to musi się rwać, a nie być chrupiący bekon. I jest, o Jezu, przepyszne, przepyszne. Najadłem się po kawusi. Piękny, piękny początek dnia. Oby Ajzaczek też tutaj dzisiaj oddał, bo gruba będzie, bo gruba będzie. Naprawdę, jak 11 odcinek z rzędu nie zobaczę tego baterii Begara. Dobra, na starcie item całkiem spoko, bo będę czas może być. I co? Pójdźmy od razu na piętra alternatywne. Nie idę na The Witness, bo byłem dopiero co na The Witness. Ale przejdźmy się przez piętra alternatywne dzisiaj może przez całą długość podejścia. Tylko po to, żeby widzieć, nie wiem, podwójne treasure roomy, nowe pokoje, nowych przeciwników i tak dalej, i tak dalej. Strasznie słabo, że kupiłem Soulhearta. Bardzo niefajnie, bo przez to nie mam teraz minimalnej ilości pieniędzy, aby rzeczywiście był RG Drumik tutaj. Więc nie liczę tutaj na baterii Begara. Najwcześniej możemy go zobaczyć za dwa piętra. Używamy sobie Lemegetonu, mam Sperl. Spoko, i timing dostaniemy Luck Upa, Range Upa, dopóki to oczywiście cały czas mamy. Nie przepadam za tym efektem Lemegetonu. Powiem wam, że kiedyś jakoś bardziej lubiłem chyba ten item. Jak pierwszy raz zagrałem tą Bethany, jak dla mnie niepotrzebnie jej zmienili to, że rzeczywiście teraz nie mamy pewności, z jakiego pokoju dostaniemy item, gdy używamy Lemegetonu. Kiedyś jak używaliśmy w Curse Roomie, no to mieliśmy item z Devil Roomu, nie? Teraz jak... O, serio to nie wysadziła tego? Ale jestem w szoku. Teraz jak używamy Lemegetonu, no to jest chyba tylko 20% szans, że dostaniemy item z tego pokoju, w którym go używamy, ale raczej 80% szans na to, że po prostu jakiś losowy item kompletnie. Więc mówię, jakoś mi się to specjalnie nie podoba. Bardzo lubiłem to właśnie generowanie itemów z danej puli przedmiotów. Wiem, że to sprawiło, że ta postać była zdecydowanie mocniejsza od
przeciętnej, ale jak dla mnie takie postacie też muszą być, a mówię, teraz tak jakoś nie widzę w ogóle potrzeby używania tego Megatonu specjalnie. O, tu na Angel Roomie czekamy, tu w Devil Roomie, mówię, bez różnicy, jeden pies. Najpierw pójdziemy sobie jeszcze na tym piętrze, na pewno, do Treasure Roomu. I chyba pootwieram tę złotą skrzynkę. Powiem wam, że jakoś ostatnio zacząłem otwierać częściej te złote skrzynki. Właśnie omijam sklepy, otwieram skrzynki. Pieniędzy za to jest całkiem sporo. A z tych złotych skrzynek ostatnio zadziwiająco często też dostaję jakieś fajne itemki. Liczę, że rzeczywiście dzisiaj będzie podobnie. W ogóle beta, nie dostaliśmy też na niej fajny item, jakim jest Ball of Bandages. Ball of Bandages i Cube of Meat to w ogóle super są orbitale. Ja bardzo lubię orbitale, ale nie na Bethany właśnie, nie na Bethany. Te orbitale są kompletnie bez sensu, bo i tak nimi nie zadamy obrażeń, nie zablokujemy zazwyczaj obrażeń, bo to się dzieje to co teraz, czyli ja po prostu tracę najpierw itemy z Lemegatona, dopiero potem mogę uderzać kibowmi item. To dobry losowy item, no dobra, już mi się podoba. Wiecie co, jak ja mam Mutant Spidera, to ja idę do Devil Roomu, bo może będzie Brimstone i Mutant Spider, to jest dobre połączenie. No bo jaki item jest z Angel Roomu z Mutant Spiderem dobrym? Mało jest takich naprawdę dobrych itemów, no nie ma praktycznie żadnego, który się jakoś by super synergiował, a Brimstone to rzeczywiście jest przekok. Pójdziemy do Devil Roomu, zobaczymy co tam będzie. Ja tam liczę, że jednak coś dobrego się trafi. Jestem ciekaw, czy w ogóle Lemegaton może mi dać, no nie, na pewno może mi dać Brimstone. Ale to nie był chyba by item, który chcę dostać, szczerze mówiąc. Dostać tak dobry item Lemegatonem oznacza to, że w którymś momencie, znając życie, i tak go stracimy pewnie. I mi zamiast się cieszyć, że mam Lemegaton, to się będzie mi przykro, że go straciłem. Boże, Lemegaton, że mam Brimstone'a z Lemegatonu, to będę się, będzie mi przykro, że go straciłem. To jest super item, ale kurde, czy na tyle dobry? Tak dla mnie nie. No kurde, Bloody Last, czy ja biorę Bloody Lasta, czy nie biorę Bloody Lasta? Giga damage up to potrafi być. Ale my nie mamy czerwonych serduszek, nie będziemy oddawali zdrowia na maszynie do oddawania krwi, więc olać ten item, zobaczymy co się trafi na kolejnym piętrze. Całe piętro z nami, na kolejnym mamy już szansę rzeczywiście na arcade room. Tutaj nie ma super secret roomu, okej, to nie będę szukał, bo możliwości nie ma dużo. Tutaj na górze? Taka jedyna jeszcze w miarę normalna szansa jak dla mnie na Super Secret Room. No dokładnie. Super, czerwone serduszka. Boże, ja zapominam w ogóle, że czerwone serduszka na tej postaci przecież jeszcze dają nam ładunki na item aktywny, więc spoko. Mogę wziąć to zgnite, czy nie? Nie, tego nawet nie mogę wziąć jak ładunku. To jest dziwne akurat. Dobra, lecimy sobie dalej. I to piętro mnie z dwóch powodów interesuje. Dross mnie interesuje dwukrotnie, bo tak jak mówiłem, po pierwsze mamy tutaj Arcade Roomik. Możemy mieć tutaj arcade roomik, ale właśnie na tych piętrach alternatywnych podobno, według waszych komentarzy przynajmniej, chociaż ja też tak troszkę to zauważyłem, że częściej się trafiają te begary jakiekolwiek w zwykłych pokojach, więc kto wie, może coś nam się uda tutaj rzeczywiście ciekawego zobaczyć. Troszkę szkoda, że mamy Curse of the Blind, kompletnie nie widzę jaki item tutaj mamy. Hypercoagulation jest spoko itemem, bo możemy podnieść serce, które właśnie straciliśmy. Nie mam zielonego pojęcia, czy to działa na Soul Hearty. Jeżeli tak, to czy to działa na, nie wiem, maszynę do oddawania krwi i ja mogę oddawać krew Soul Heartami i jest gituwa i... Nie mam zielonego pojęcia, jak to działa. Z chęcią się przekonam. Lemegaton, o nie, no co ty, Bob's Brain nadaje, no to chyba kogoś bzdzi tutaj. Super Secret Room, co w nim mamy? Bardzo dużo piguł i spoko. Puberty drugie, jeszcze jednej będziemy mieli adulthood i będziemy mieli dzięki temu HP upa. Kolejny health up, I can see forever. Czemu ja dostaję poprzednie efekty? Co tu się dzieje? Skąd te baterie? Lockdown, słabo trochę. Znowu lockdown. Czemu ja mam efekt Echo Chamber? Ja dostałem Echo Chamber z Lemegatonu. Ja dostałem Echo Chamber z Lemegatonu i nawet o tym nie wiem. No nie, nie mogę tego używać. Lockdowna znowu, ale strasznie. No dobra, walka z bossem. Użyjmy sobie tutaj Bob's Braina. Ja tutaj bardzo chciałbym stracić w tym momencie Echo Chamber.
Ja wiem, że to jest spoko, spoko item zazwyczaj. Ale w moim przypadku tutaj ja mogę dostać bardzo dużo lockdownów, a tego bym nie chciał. Co to jeszcze za piguła? Speeddown, ajajaj, oraz Tears Up. O to czemu wcześniej tego Tears Upa nie dostałem? Najgorzej. Dobra, Lemegeton sobie mogę tutaj poużywać. Stopwatch jest świetny. Kato Nine, Kane's Other Eye, to bez sensu. Kato, o, Kato Nine też, jakbym wywołał, co to jest grane. Toothpicks, super Tears Up, Dad's Ring też, spoko itemik. No spoko, spoko, bardzo fajnie tutaj to wyszło. Na walkę z tym bossem oczywiście jeszcze pójdę po raz drugi, tylko po to, żeby zdobyć dodatkowy item z walki z bossem. Ale najpierw przejdźmy się po piętrze, poszukamy, czy rzeczywiście jest tutaj ten arcade room, czy nie. No mam nadzieję, że jednak będzie. Ło, co to jest za item? Lost Soul, okej. Całkiem fajny itemik. Nie wiem teraz, czy mi się opłaca iść na walkę z bossem i ryzykować stratę Lost Soula, czy nie. Jest Beggar, który mnie kompletnie nie interesuje. No i nie ma niestety arcade roomu, troszkę słabo. No dobra, mówi się trudno. No nie, no pójdę na tą drugą walkę z bossem, bo to jest ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no dobra, sześć pokoi. To całkiem sporo jest mimo wszystko. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Tutaj ty się za mną ustaw, żebyś nie wbił się w kolce. No i lecimy na odbicie lustrzane tego piętra. Muszę uważać tutaj z Bob's Brainem głównie, bo ten Bob's Brain może mi sporo tych obrażeń zadać. Gdzie jest walka z bossem? Tutaj. Dobra, tutaj Bob's Brainik, niech wyleci i eksploduje, ekstra. No i tu Bob's Braina nie mam i już się jakoś specjalnie martwić nie muszę. Chciałbym tego Lost Soula mimo wszystko tutaj zachować, no bo kurde, super, byśmy mieli dzięki niemu dodatkowy item, być może z Angel Roomu, wchodząc na kolejne piętro, a jak nie, to może chociaż jakieś, nie wiem, Soul Hearty, coś w tym stylu. Tu powiem wam, że Bob's Brain akurat na tym piętrze i na tym przeciwniku, na tym bossie naprawdę bardzo dobrze się spisał, super. Idziemy tak to na kolejne piętro. Jeżeli nie wejdę, nie wiem, w kolce na kamień, jak to ten Lost Soul przeżyje, bardzo fajnie. Możemy dostać, tak jak mówiłem, item z Angel Roomu, możemy dostać Soul Hearty, Eternal Hearty. Naprawdę sporo bardzo fajnych rzeczy. Ja do sklepu nie wchodzę, no bo tak jak mówiłem, pieniądze wolę sobie zostawić. Całe piętro za nami, ja nie mam co robić z Soul Heartami normalnie tutaj. Dobra, powoli, powoli tutaj może przejdźmy. Nie mam co robić z Soul Heartami. Mógłbym wejść do Curse Room, ale już powiem wam, że naprawdę wolę nie ryzykować. Zostawię to jak jest i idziemy po prostu na kolejne piętro. Przejdźmy sobie na te minesy, zobaczymy, czy na tych minesach coś rzeczywiście ciekawego na nas będzie czekać. Całe piętro, lecimy dalej. Kolejne coiny na pewno się przydadzą. Czy coś nagrywa? Nagrywa się, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ashpit, nienawidzę tego piętra z paru powodów. To, że silni przeciwnicy to jedno. Nienawidzę Ashpita z uwagi na tę grafikę po prostu taką nałożoną. Ja robię, sami wiecie jakie miniaturki, screenshot po prostu z jakiegoś fajnego momentu z gierki. Nigdy nie jestem w stanie na tym piętrze zrobić jakiejkolwiek miniaturki, jakiegokolwiek screenshota, bo się po prostu nie da, no to tak fatalnie wygląda ta nakładka, że no jest masakra. Dobra, tutaj bombka. Bardzo chciałbym dostać jeszcze kolejny kluczyk. Co ja zrobiłem właśnie? Ja nie chciałem kluczyka, ja chciałem bomby właśnie. Co ja za głupoty robie? Chciałem bomby, żeby pójść do obu secret roomów. Pójdziemy sobie w pierwszej kolejności do super secret roomu, bo też według waszych kalkulacji w super secret roomach jest jakaś tam szansa na znalezienie baterii Beggara. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Tu są jacyś przeciwnicy pod nami, albo, o właśnie, te duszki. Ale dobra, jak na razie bardzo łatwo idzie. Efekty na bomby, podziękuję. Wezmę losowy item stąd, mam z Battle of Pills. Spoko! No właśnie, znamy bardzo dużo piguł, z czego mamy też pigułę Tears Up w rotacji, więc ja jestem mega zadowolony. Co tutaj? Super, super, bardzo dużo znajdzie, kto już mi się podoba. No to co? Nie, nadal nie idę do sklepu, powiem wam, że muszę mieć tak, nie wiem, chyba z minus 40 coinów, żeby czuć się rzeczywiście dobrze z ilością pieniędzy, jakie mam. Z nadzieją nadal na to, że znajdę tego baterii Beggara. Ja na razie naprawdę nie chcę wydawać żadnej tej kasy. O, nawet nie wiedziałem, że tu mogą być przeciwnicy. Serduszko kościane, możemy sobie wziąć i od razu je stracić tylko po to, żeby zyskać rzeczywiście troszkę pieniędzy. Dobra, idziemy do tego super secret roomu. Ojojoj, żebym tylko nie stracił tego Lost Soula. Jest na razie spoko.
Dobra, on nadal żyje. Dobra, super secret room, walka z bossem, zobaczymy jak pójdzie. Bardzo dobry trinket, Blind Rage wydłuża nam długość nietykalności po otrzymaniu obrażeń, czyli możemy na przykład dwa razy zdrowie oddawać chyba w tym momencie na maszynie do oddawania krwi, jeżeli się nie mylę. W sensie raz otrzymamy obrażenia, a dwa razy zdrowie oddamy i dwa razy pieniądze dostaniemy. Wydaje mi się, że tak to działa. No to było nie do uniknięcia, widzowie, na tym Lost Soulu. Ale syf, no. Ale fatalny boss, naprawdę, bardzo nie lubię tego bossa, jest mega taki nieprzewidywalny. Co z tego, że ja nie otrzymałem obrażeń, jak Lost Soula straciłem. I ten tutaj bardzo słaby, Tropika Might, nie wiem co to znaczy, nic ciekawego. A tu, no już jest zdecydowanie ciekawiej. No na pewno wezmę tu, nie ma szans, żebym nie wziął Eye of Belial. Czy biorę ćwiartkę? Bardzo mam dużo zdrowia, jak na razie ze zdrowiem nie mam problemów. Chyba zamiast ćwiartki bym wziął sobie to. To też nie jest zły item. Mógłbym zjadać słabe. Nie, idę na piętra alternatywne, to olać to. Nie biorę niczego. Bo wydaje mi się, że to co mamy jak najbardziej wystarczy. Idziemy na kolejne piętro, nie wiem, może jakimś cudem się Chaos Card trafi. Trafię na Great Gideona. To by było spoko. A i w ogóle mógł być oczywiście Arcade Room i znowu nie było, więc trochę bida. Chyba, że nie wiem, jestem ślepy i nie zobaczyłem to. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Runback, bardzo dobrze. To już mi się podoba. Idziemy w takim wypadku dalej. No i znowu sądzę, że wejdziemy do obu secret roomów. Das Lost Coin, co on mi dawał? Ręcz, o Jezu, Das Lost Coin był spoko, bo dawał, nie wiem, tam coina chyba? Jak go się podnosiło, ale tak to no bez sensu. Ręża, bardzo spoko, też bardzo przydatna dla nas w tym momencie pigła. Wy się otworzycie kiedykolwiek? Co jest grane? Nie wiem o co chodziło w ogóle, dlaczego oni się nic nie otwierali. Dziwne to było bardzo. Pojawisz się? Dziękuję. Tu mamy secret roomik. Co w nim? Kolejny item i znowu go nie widzę. Okej, no nie, no nie Chaos, szanujmy się. No Chaos dało, no dobra, niech będzie Chaosik, ale nie powiem. Średnio jestem z tego powodu zadowolony. Szczególnie, że mam Curse of the Blind na tym piętrze. Jakbym miał Chaosa i rzeczywiście mógłbym jeszcze wejść do sklepu i tam coś kupić ciekawego, no to spoko, ale że nawet nie widzę nic w sklepie, no to już w ogóle bieda. Ale dobra, na kolejnym piętrze znowu szansa na Arcade Room. Jak nie będzie Arcade Roomu, to ja serio po prostu wydaję pieniądze jak leci w tym sklepie i kupuję sobie co jest, bo no nie, to jest niemożliwe po prostu, żeby tyle podejść z rzędu nie było żadnego baterii Begara. To jest naprawdę coś nie tak. Fast Bombs, nic ciekawego. Jakoś mnie specjalnie na razie te itemy nie interesują z tego Lemegetonu, więc nie wiem, te wszystkie ładunki sobie zostawię rzeczywiście na... No teraz nawet nie mam na co zachowywać. Co mnie uderzyło? Nie mam zielonego pojęcia. Ważne jest, że Lost Soul żyje i jestem z tego mega zadowolony. Nie interesuje mnie teraz kompletnie zachowywanie ładunków z Lemegetonu, bo teraz nieważne gdzie użyję Lemegetonu, to i tak mogę dostać chyba losowy item. Chyba, że Chaos nie wpływa na Lemegeton, to by było akurat spoko. Dobra, całe piętro, idziemy na walkę z bossem. No taki bosik, że średni, ale mam nadzieję, że damy sobie radę. Byleby tylko, mówię, byleby tylko mój Lost Soul tutaj przeżył. To jest ostatni pokój już, naprawdę tu już dużo nie zostało, że tak powiem. A możemy, mówię, znowu dostać item z Angel Roomu. Dostaliśmy item już wcześniej, nie najlepszy, ale naprawdę spoko. Całe piętro możemy zobaczyć, jest ok. Mam z Perfume. Ło, Tear Delay, jeden z niewielu w grze, bardzo dobry item, super. Black Rune na czas sobie wezmę, oczywiście zjemy nim sobie jakiś słaby item. Kolejne piętro i ja z chęcią przejdę na Mauzoleum. Oczywiście, że tak. O, ja mam Habit w ogóle, o, dobra, Heartbreak. Nie pamiętam co robił Heartbreak, ale jakoś mnie specjalnie nie interesuje to. Idziemy na kolejne piętro, zobaczymy jaką pigułę dostaniemy. No i tak jak mówiłem, jak będzie słaby item. Aha. Ha, ha, ha. Jakie gówno. No nie mów. Ale gówno, totalne, nie? Znaczy mógłbym sobie Midboya niby przywołać. Ale sporo zdrowia stracę. I'm drowsy. A to jest dobre, dobra, pójdźmy na walkę może tutaj z minibossem najpierw. Laścik, z ciebie wirusa akurat to ja bym bardzo chciał dostać. Wirusik to jest bardzo dobry item.
Naprawdę nie miałem zielonego pojęcia, że na Bobsbury działają Brimstone bomby. To jest bardzo dobra informacja. Zrobię sobie tego Meat Boya. A nie mogę, bo to tylko czerwone serduszka zabiera. Ale syf. No dobra, to w takim wypadku Amdrzałzy wrzucam tutaj. Amdrzałzy to jest świetna piguła, którą z chęcią wezmę ze sobą na potem. A Black Runem zjadamy sobie ten item aktywny. Damage up, range up, bardzo fajnie. Damage upa zamiast nieprzydatnego itemu aktywnego, jak najbardziej jestem zadowolony. Lecimy dalej. Tutaj widziałem w ogóle tą skrzynkę z kartami. No właśnie, ta skrzynka z kartami jak dla mnie spoko. Dodatkowego familiara dostaniemy. Mały chubby, może być, nic specjalnego, ale lepsze to niż nic. Co to za karty? Lovers, nic ciekawego. I Temperance, Temperance to już w ogóle bez sens kompletnie. Czy jest Arcade Room na tym? Jest Arcade Room na tym piętrze, dobra. Dobra, dobra, to już coś może znaczyć. Dobra, nie wiem, pozostawię sobie tutaj to Temperance. Raczej się tutaj wracać nie będę, ale chciałbym sprawdzić, jak działa nasz item? Heartbreak. Nie, nie, nie. Hypercalculation. Na pewno on nie działa, na pewno nie wyrzucam Soul Heartów. Bo już przecież tyle obrażeń otrzymam, a Soul Hearta żadnego nie wyrzuciłem. Hypercalculation najwyraźniej działa tylko i wyłącznie na czerwonych serduszkach. Kolejna pigła Amdrzałzy. Super, możemy sobie na tym piętrze bez problemu na jakimś bosie użyć Amdrzałzy i będzie zdecydowanie prościej, a jeszcze mamy drugą na przyszłość. Tu za to mamy Secret Roomik. A w nim? O, już liczyłem, że kolejny item będzie w ogóle. Czy ja mam? Już myślałem, że znowu mam Curse of the Blind. Mam Curse of the Mind na tym piętrze, nic strasznego. Dobra, lecimy sobie. Ajajajajaj. Dalej, dobra. Ja otrzymałem obrażenia, nie otrzymał obrażeń Lost Soul. O to chodzi, o to chodzi. No i lecimy w stronę. Ja, no nie, no nie wierzę, że mam Spin Down Dice'a, a mam mody wyłączone. O, jeszcze mi się, nie mówcie, że kontroler mi się rozładował. I nie jestem w stanie włączyć teraz tego moda chyba. To jest najgorsze. Czemu mi pad nie działa? O, znowu działa. Nie no, Spin Down Dice jest tak dobrym itemem. Zaczekajcie. Włączę mody. Wyłączę wszystko oprócz tego Spin Down Dice'a. Spin Down Dice Preview. To jest mod, który chcę. Mogę continue kliknąć? No nie! Najgorzej, po prostu zawsze jak potrzebuję. Co za gówno, no dobra, będziemy na ślepo zmieniali te itemy. Wezmę sobie z tego Spin Down Dice'a, bo jak dla mnie jest spoko itemem, ale no nie mam zielonego pojęcia, na co teraz te itemy zmieniam. Wydaje mi się, że Spin Down Dice bez moda z tym, rzeczywiście z tą podpowiedzią, jest zdecydowanie gorszym itemem niż się wydaje. Co tutaj mamy? No oczywiście, że nie ma tego Begara, no bo czemu miałby być? Ja mam to gdzieś, nie liczę, że będzie w ogóle, więc wszystkie pieniądze swoje wydaję tutaj. Zobaczymy, czy dostaniemy jakiś item. I mam nadzieję, że tych itemów będzie minimum ze dwa, bo dzięki temu na dwóch różnych itemach mógłbym używać Spin Down Dice'a, no bo oczywiście nie będę używał, nie będę brał jakiegoś Mystery Saka czy innego syfu, który jest mi w ogóle w tym momencie niepotrzebny. No widzę, że świetnie mi tu poszło. Ostatnia szansa na wygraną Serafima. O! Zadziałało! A co tam jest? Część Piątego Gapiego. Nie najgorszy item, ale no też zaryzykujmy, no. Ej! Super poszło! I akurat Gapiego to ja mogę podnieść, zostawić, jesteśmy teraz w 1/3 Gapim i te itemy będę zmieniał do skutku. Będę te itemy zmieniał do skutku, co to znaczy? Ładunki z mojego, z moich czerwonych serduszek będę używał tutaj na Spin Down Dice'ie, tylko po to, żeby dostać jakiś dobry item tam. Mam z jest bardzo fajne, co tutaj w Super Secret Roomie. No już myślałem, że będzie ten Begar, którego nie powinno tutaj być. I bym w szał wpadł po prostu, jakby się teraz tutaj trafił. No dobra. Jestem w stanie tą skrzynkę zgarnąć, bardzo bym chciał. Zróbmy to w ten sposób. O, super. Mogę widzieć, co jest na kolejnym treasure roomie. Broken glasses. No, na jeden treasure room trochę bez sensu, ale wezmę. Dobra, zmieniam tutaj itemy. Zmieniam tutaj itemy na... Lamp of Gold jest super. Czemu nie mam tutaj tej podpowiedzi? Co tam jest najgorzej? Lamp of Gold jest dobrym. Runeback już mam, więc mi jest niepotrzebny kolejny. Ryzykuję, zmieniam dalej. Syf totalny. No dobra, te itemy mogą być lepsze.
Rotten Baby mnie trochę kusi. Zmienię. O, ale gówno. Ojoj. Powtarzam to piętro chyba. Kurda, ale nie jestem w stanie wziąć tych... Ajajaj. Powtórzyłbym z chęcią to piętro, no. Zobaczymy, zobaczymy co tutaj się na walce z bossem trafi. To jest Gehenna 1, więc luźno. Możemy pójść sobie na bossa. Nie powinno być problemów. Z dwóch powodów bym sobie powtórzył to piętro. Po pierwsze oczywiście dodatkowe itemy z dodatkowego piętra, dodatkowa szansa na Devil Angel Room, ale z drugiej strony to jest piętro według gry parzyste i tu możemy dostać Arcade Room. I to bym też bardzo chciał. Satanic Bible też jest dobre. I tu mogę zostawić rzeczywiście Spin Down Dice'a. Nie będzie problemu. Ale fatalny Devil Room. O, dobra, trudno się mówi. Biorę item aktywny. Zostawiam go tam. Czy biorę Dry Baby? To też jest dobry item. Czy chciwość mnie zgubi? Nie mam zielonego pojęcia. Nie no, zmieniam dalej. Ja po prostu tutaj szukam czegoś takiego ekstra. Ale gówno, totalne, nie? Syf czy nie? Syf, nie potrzebuję żadnego aktywnego. No to muszę wziąć. To jest tier zapi, ten dodatkowy na kolejnym podejściu, więc idę z Blessing jak najbardziej spoko. Chociaż jakbym wiedział, że mamy maksymalne tiersy, to bym raczej go nie brał. Nie wiem, co tu mam zrobić po prostu. Kurde, balans, no. Dobra, przejdźmy się jeszcze do sklepu. Nie wiem, do sklepu pójdę chyba, żeby tylko wysadzić maszynę, bo wątpię, żebym cokolwiek tam kupił. Ale zapomniałem kompletnie, że mamy Chaos, więc w sklepie rzeczywiście te itemy mogą być zdecydowanie inne. O, syf totalny. Wysadźmy sobie maszynę, będę miał więcej pieniędzy na kolejne piętro. Na to samo tak naprawdę piętro. No nie wiem, jeszcze jeden Arcade Room, damy szansę temu Battery Begarowi. Przejdę się po piętrze po kolejne ładunki, póki mogę. No i super, jeszcze jeden ładunek będziemy mieli na luzaku z ostatnich dwóch pokoi. O, ja mam Jawsy, kompletnie w ogóle o tym też zapomniałem. Ale Megaton, Rock Bottom dostaliśmy. No ale ja wiem, że to stracę pewnie za jakiś czas. I mimo wszystko Rock Bottom. No, ciekawy item do dostania rzeczywiście z Megatonu. Devil, na nic nieprzydatne, Amdrawzi sobie bierzemy. Nie miałem tutaj żadnej pigły 48 Hour Energy? Chyba nie. Dobra, trudno się mówi, idziemy z tym Spin Down Dice'em. Tam jeszcze są chyba dwa itemy do zmiany, jeżeli dobrze kojarzę. Co to jest za piguła? Kto wie, może to jest 48 Hour Energy? Nie pamiętam. Friends till the end, no dobra, to zostawiamy. Idziemy do tego Arcade Roomiku. Dwa itemy jeszcze do zmiany. Okej, okay, no i Preptosis to już jest coś. No i ostatni item mamy tutaj do zmiany. Kolejna część przemian Bookworma, więc też spoko. Mamy już przemianę Bookworma. Spin Down Dice oczywiście zostaje już tutaj na tym piętrze. Używamy w takim wypadku Forget Me Now. Mój trinket się przyda na dwa treasure roomy jeszcze. I spoko. Nie najgorzej to piętro wyszło, nie najgorzej. Lecimy. Preptosis jest, bardzo lubię. Ale wiem, że akurat na tej postaci jakoś specjalnie się, no, nie przyda, bo... O, nie ma też Arcade Roomu, ale słabo. Na tej postaci trochę słabe jest Proptozy, z uwagi na to, że my strasznie blisko musimy podchodzić przeciwników, żeby Proptozy w ogóle miało sens. A im bliżej podchodzę, tym większa szansa, że stracę moje dodatkowe itemy z Demegatonu, nie? Więc tak, różnie może być. Dobry item aktywny, ale wolę szczerze inny losowy. O. No to też syfiasty. Też syfiasty, niestety. Amdrawzy cenię sobie bardziej jak Soul of Azazel, bez w ogóle dwóch zdań, więc oczywiście zostaję przy moim Amdrawzy. Nie wiem, na walkę chyba z Blue Baby sobie to jedynie będziemy trzymać. Co to jest za pokój dziwny? Oczywiście, że biorę. Ej, o, o! Przepraszam. Bardzo to dziwne jest, ale mi się podoba. Czy nie wiem, jak Trisadion działa z Preptosis. Z tego co widzę, to nie działa. I dobrze? Chyba tak, nie mam zielonego pojęcia. Ale przedziwny efekt. Przeciwny pokój. Pierwszy raz widzę, żeby w ogóle była możliwość. O Jezu, zużyłem wszystkie moje czerwone serduszka. Pierwszy raz widzę możliwość dostania Trisadiona
Jako i temu na Gehennie. No może częściej tą Gehenną chyba chodzić rzeczywiście. Lucky Penny, bardzo fajnie, bo to szczęście rzeczywiście mieliśmy mega zbite i trochę mi się to nie podobało. Te efekty losowe rzeczywiście zbyt często u nas by nie wchodziły. Teleport do Devil Roomu. Oczywiście, że biorę to bez problemu, Dacki. Trochę mam mało zdrowia i... No, trochę z tym różnie może być, ale Dacki chociaż mi zapełni walkę z Mega Szatanem, więc no... to akurat jak najbardziej dla mnie na plus. Co w Super Secret Roomie? Czerwone serduszka, z którymi kompletnie nic niestety nie zrobię, a szkoda. Kolejne coiny sobie zgarnijmy. Czy mam na cokolwiek do użycia Black Rune? Nie. To szczerze wolę i tak zostawić sobie Amdrauzy niż Black Rune. Chociaż tu jest walka z bossem taka, że bez problemu po walce z bossem... o Jezus. Co to jest za pokój fatalny? O mój Boże. Ale tragiczny jest ten pokój. No! Ale okropny jest ten pokój! Dobra, idziemy sobie stąd. Lecimy na walkę z bossem. Losowy item, mamy Chaosa, jak będzie słaby, to oczywiście mogę sobie... Co my za obrażenia chore robimy? Fatalny item, oczywiście, że go nie biorę. Tu już byliśmy. No to idziemy sobie po runkę. Black Rune. I zmieniamy ten item na, mam nadzieję, że jakiegoś może damage upa. Chore jakieś obrażenia robimy, mi się wydaje, że Proptosis działa z Trisagionem, tylko po prostu tak, że te obrażenia się nie zmniejszają z odległością i zawsze zadajemy 3 razy większe obrażenia, bo to jest nienormalne, jak ja gigantyczne obrażenia robię. Całe piętro z nami, no tu za bardzo nie ma w ogóle nic do zwiedzania, więc troszkę słabo. Lecimy dalej, no nie ma tu kompletnie nic do roboty. Kolejne piętro nawet nie zadziałało na Trinket i nie zobaczyłem tego drugiego itemu. Z Treasure Roomu. Ja tego Trinketa nigdy nie używałem, ale z tego co wy piszecie... To są bardzo niepotwierdzone informacje. Z tego co wy piszecie, ten Trinket pozwala nam rzeczywiście zobaczyć ten drugi item w Treasure Roomie na piętrze alternatywnym, czyli... Nie mamy tego Curse of the Blind jakby na jeden z itemów. No przed chwilą tak nie zadziałało. Niestety. Zobaczymy sobie na tym Treasure Roomie tutaj. Oby tu nie było walki z Super Gridem, bo jeżeli nie będzie walki z Super Gridem, mamy dodatkowe wejście. O Jezu, nieważne. Jeszcze jeden pokój jest. Nie mam żadnego wejścia do Boss Challenge Roomu. Poza tym ja kompletnie tego nie potrzebuję, bo... Polyphemus, co? Okej. Okay. Ale jaja, co za itemy dobre daje. Polyphemus jeszcze wcześniej ten. Jeszcze żeśmy dostali przecież Rock Bottom. Masakra. A tu wejście oczywiście mamy, bo mamy Dacki. Sad Bombsy, bardzo fajny itemik. Na pewno się nam przyda. Lecimy tutaj dalej. Dobra, mega easy ta walka. O, a ta jeszcze prostsza. Boże, jeden strzał. Najlepsze jest to, że teraz mamy podwójny efekt na tym, jak on się nazywa. Na Bob's Brainie. Mamy nie tylko brimstone'owe bomby, mamy też bomby sadbombsy. Super. Hemolakria, no oczywiście, że 2/3 przemiany w Gapiego kusi. Ale no nie mogę nie wziąć Hemolakri, no. Co tu się dzieje w ogóle? Co to jest grane? Ja mam podwójne pociski, ja strzelam naraz do przodu i jeszcze do góry Hemolakrią. Jak to zarobiście? Ja się boję, że to skraszuje, ja wyjdę i wejdę. I zobaczymy, czy to będzie wszystko dalej działało. Podoba mi się to. Podobają mi się te itemy. Boże święty, co tu jest w sklepie? Walka z Super Gridem, czyli nic ciekawego. Szansa na... no żadnej szansy nie ma praktycznie na... hasza, niestety. Szkoda, bo powiem wam, że naprawdę miło byłoby pójść z takimi statystykami na walkę z haszem i go po prostu rozwalić. Ale i tak, o właśnie, Amdrauzy ja mam gdzieś. Wyrzuciłem gdzieś Amdrauzy, muszę się po to cofnąć. Amdrauzy jest zbyt dobrą pigułą, ustawia nam praktycznie walkę z Mega Szatanem. Tutaj ją zostawiłem? Chyba ta. Dobra, mamy pigułę Amdrauzy. Ustawia całą walkę z Mega Szatanem, będzie zdecydowanie prościej. Nie to, że jakoś się specjalnie boję już z takimi statystykami Mega Szatana, ale... No, po co sobie utrudniać, jak wystarczy się kawałek przejść. Dobra, co tu będziemy mieli? Nie ma oczywiście Begara. Friends in the end, nic ciekawego, I can see forever. Health up, spoko, na pewno mi się z drugą przyda. Speed up też spoko.
Amdrzauzi zostawiam i lecimy na kolejne piętro. Wezmę ze sobą te teleskop lensy, większa szansa na planetarium, jeżeli dobrze kojarzę. Całe piętro z nami, do kresumu żadnego nie idziemy. Walka z matką, żaden problem. Ostatnio ciągle brałem rzeczywiście negatywy, wezmę sobie teraz Polaroid. I nie ma sensu iść na Devil Room, jeżeli oba itemy są losowe, bo mamy Chaosa, więc w Angel Roomie chociaż item będzie za darmo. I jest bardzo fajny item, Black Candle. Nie mamy w tym momencie klątw. Walka z aniołem zajmuje naprawdę dużo czasu. Lost Soul jeszcze żyje, co jest najlepsze. Lost Soul żyje, może nam da jakiś dobry item z Angel Roomu. Ej, bez jajc, jakbym teraz jeszcze dostał Godheada czy jakiegoś Sacred Hearta, to już byłoby w ogóle debeściak. Lost Soul, dawaj, liczę na ciebie. No. HP up jest ok, ale to nie jest to, na co liczyłem. Dobra, idziemy sobie do biblioteki. Co w bibliotece mógłbym mieć, co by mnie mogło interesować? Na pewno nie Book of Revelations. Jakiś item straciłem. Najgorsze jest to, że ja mam tyle itemów, że teraz nie wiem, co stracę. Aha, tu w ogóle już nie będzie itemów. Rozumiem, Speedball mi się podoba, Cracked Orb też. A, w ogóle bardzo dużo osób pisało, że to już jest rzeczywiście sprawdzone na próbie błędów. Szczęście w ogóle nie wpływa na Begara, więc rzeczywiście jak będę miał podejście, gdzie będę miał bardzo dużo szczęścia, to kompletnie nie ma żadnego znaczenia, czy szczęście mamy, czy nie. Baterii Begar wypłaci i tak losowo. O, 67 coinów, powiem wam, że mam. Fajnie byłoby tego baterii Begara dostać. Kolejne piętro to jest już ostatni arcade room w podejściu, jeżeli dobrze kojarzę. Bo nie może być chyba arcade roomu na, nie wiem, na The Chest, na Jezu, jak to się nazywa? Na The Chest, na katedrze. Więc zakładam, że albo teraz, albo nigdy. Chociaż jeszcze te Super Secret Roomy, niby w Super Secret Roomach jest większa szansa dla tego baterii Begara. Ja nie wiem, no porażka jest ten achievement, naprawdę porażka. No oczywiście, po raz kolejny widzę zgnite serce. Tyle mi daje jedynie ten baterii Begara. To już jest... Łom, dwójka? Co? A kiedy ja byłem na jedynce? Ja byłem na... bo planetarium... Boże... Ale gówno, to tu nie ma arcade roomu. Gorzej, mauzoleum było uznawane za łup jeden jakby. Dlatego nie mieliśmy. O. Relik, okej. Kolejny item z Angel Roomu typowo, mi jak najbardziej się podoba. Lemegeton, Rocket in a Jar. No to też losowe itemy to będę dostawał. Celtic Cross może być. Dobra, lecimy sobie na katedrę. Całe piętro z nami. Ale syf, nie, ja myślałem serio, że jeszcze mam jedno piętro i rzeczywiście jest szansa na ten arcade room. Ale bieda, bieda straszna. Pójdę do obu tych secret roomów. Do tych super secret roomów będę wchodził rzeczywiście. Pisaliście, że szansa większa jest. Ja wam wierzę. Co z tego, że zazwyczaj te porady się nie sprawdzały. Ale zobaczymy, może rzeczywiście tym razem się sprawdzi. Poza tym tu taki... No, może nie skrót, ale mogę sobie naokoło chociaż przejść. Na Begarze grać nie będę. Co ja z niego mogę dostać? Nie wiem, HP upa. Przynajmniej tak losowy item może dać teraz to. No, może coś tam ciekawego bym dostał. Kalien czerwone serduszka, spoko. Użyjemy sobie pewnie jeszcze nie raz tego Lemegetona, ale mówię, nie za bardzo jest na czym. Kolejny HP up, super. I co tutaj? Nic ciekawego. Holmantle! O, bardzo dobry item. Tough Love. Też super item. Contract from Below. Ekstra item. Keeper's Sack. Też dobry item, jakbym dostał go wcześniej. Fajny item. Strasznie dobry item, jak ten Lemegeton, powiem wam, daje jak na razie. Problem jest taki, że rzeczywiście jakbym szedł na tego bossa jak hash, no to ja bym nie miał szans nie stracić tych wszystkich itemów. Kto tu jeszcze żyje niby? Sorry bardzo, ale te pociski przez cały pokój uderzają. A jakbym szedł rzeczywiście do takiego bossa jak hash, no to nie za bardzo miałbym szansę na utrzymanie tych itemów. Bo z Braina straciłem. To straciłem najwyraźniej. Bo rzeczywiście widzę, że nie ma tego Bob's Braina. I albo też mi się wydaje, albo ten Lemegeton zmienili, bo zdecydowanie więcej itemów teraz krąży bardzo blisko postaci. Chyba jak Bethany po raz pierwszy wyszła, to te itemy zdecydowanie szerzej się kręciły, że łatwiej było je stracić. O Jezu, no nie Spirit Sworda. Nie rób mnie tak. O! Powiem wam, że to wygląda... Czekajcie, ja muszę mieć atak do tyłu. O, jest atak do tyłu, spójrzcie na to.
To jest dobre, dobra. Lecimy na walkę z Isaaciem. To było jedno. Okej. Okay. To bijemy. No nie, no nie idę na Void. Idziemy sobie na Chest. Oczywiście, najwyżej po mega szatanie tam trafimy na Voidzik. Zobaczymy, co tu za itemy będą. Losowe itemki na The Chest. Chaos mamy w końcu. Nie dał niestety itemu, ale bida. Dodatkowe życie, HP up. No, bardzo słabe te itemy, powiem wam. Trudno się mówi. Weźmy sobie tego HP upa. Przejdę się tutaj po piętrze. Przejdę się tu po piętrze i na pewno przejdę do Super Secret Roomu, żeby szukać tego baterii Megara. 11 podejście z rzędu, nie poddaje się. Świetnie w ogóle działa ten Spirit Sword, bo my mamy Polyphemusa i Polyphemus jest właśnie tym itemem, który ma taką genialną synergię z tym Spirit Swordem. Ekran się trzęsie, ten miecz jest gigantyczny, no i zadaje równie gigantyczne obrażenia, więc jest naprawdę spoko. Soul of Magdalene, no, taki raczej mało przydatny item w tym momencie. Akibam jest zadziwiająco dobrym itemem. Boże, na tym piętrze tylko po co ja brałem te czerwone, boże, te kluczyki, nie mam zielonego pojęcia. On za kluczyki jest nam w stanie dawać właśnie dodatkowe skrzynki, a co za tym idzie, dodatkowe itemy. Chryste pano, nie, no to... Piszcie w komentarzach, jak myślicie, ile podejść minie, zanim zobaczę pierwszego baterii Begara, od którego zacząłem szukać. Co z tego, że on wcześniej mi się pojawiał, naprawdę, ja go widziałem praktycznie co podejście. I nigdy mu nie wpłacałem, bo nie wiedziałem nawet, że jest taki unlock do zrobienia. A jak rzeczywiście go już potrzebuję, no to nie ma. Drugi kontrakt from below, ciekawe, że to się stakuje. Byłoby bardzo miło, jakby się stakowało rzeczywiście. Dzięki temu mógłbym... O, 48 Hour Energy też jest spoko. Użyjmy sobie Lemegatonu. Kibam kolejny. O Jezu, bez sensu. My Reflection. Horror of Babylon. Oraz... Prince Lydian. Dobra. Idziemy sobie dalej. Jak działa My Reflection ze Spirit Swordem? Jeżeli w ogóle. To jest jeden z najfajniejszych graficznie, jak tu powiem wam, jaki miałem. To naprawdę wygląda... zarąbiście. Mega mi się podoba. Graficznie to po prostu jak wygląda. Jakie to jest super. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze te pociski, ja uwielbiam właśnie połączenie My Reflex. Ooooo, zaczekajcie. Co się teraz będzie działo? Działa na tym pierwszym, chyba to nic nie daje, no nie? O, jestem kojna. Co teraz się będzie działo? Jeżeli w ogóle coś się zmieni. Zmieni się. Jakie to jest zarobiste. To jest jeden z najfajniejszych efektów graficznych, jakie miałem od naprawdę dawna. Dobra, całe piętro przejdę, oczywiście, że tak. Uwielbiam połączenie właśnie Trisa Diona z My Reflection. W ogóle z My Reflection jakikolwiek laser. Po co ja biorę te kluczyki? Jakikolwiek laser z Trisa Dionem. Może z Trisa Dionem, z My Reflection działa świetnie, Brimstone. I rzeczywiście stakuje się karta from below. Nie no, wezmę jeszcze Ludovico. Nie wiem, Ludovico to chyba słaby item jest. Zobaczę, jakie jeszcze itemy dostanę. Jak nic takiego jeszcze śmiesznego, ciekawego, to wezmę to Ludovico. Niepotrzebny mi jest Dacki. I tak mamy otwarte przejście, prawda? Jeszcze sprawdzę w razie czego. Mamy otwarte przejście na walkę z Mega Szatanem, więc itemy mogę sobie zmieniać. Super, juice jak najbardziej ok. No i lecimy dalej. O, ja tych itemów to będę mógł zmieniać na pęczki, przecież ja mam te. Dodatkowe ładunki z... czerwonych serduszek, Serpent's Kiss, spoko. Przejść przemiany w Ćpuna. Zgaduję, że żadnej statystyki mi nie zmniejszyło, tylko dlatego, że mam oczywiście Rock Bottom i się bardzo z tego powodu cieszę. Co tu jest? Dobra, paru bardzo łatwych przeciwników. Świetnie, Sinus Infection. Dowiedziałem się, że podobno Sinus Infection nie mamy samonaprowadzających pocisków. Samonaprowadzające pociski są, ale z trinketa, który daje pociski Sinus Infection. Bardzo ciekawe, że tak to działa. Naprawdę, jak się dostaje taki pokój, to nie ma możliwości zachowania Lost Soul'a, ale to jest głupie akurat. To jest bez sensu kompletnie. Ale się boję, że mi Ludovico zepsuje giga to podejście. Ale z drugiej strony, ciekawość jest mega silna. I ja wezmę to Ludovico, zanim pójdziemy na walkę z Mega Szatanem. Ale najpierw się przejdziemy po całym piętrze. Ostatni jeszcze pokój tutaj. Może jeszcze tu się jakieś itemy trafią. Są kolejne itemy. Kolejny damage up, bardzo spoko. Musiałem stracić jeden z kontraktów from below.
bo nie dostaję już potrójnych skrzynek, tylko podwójne. Ale tu jeszcze tych itemów rzeczywiście sporo do zmiany w niektórych pokojach miałem. Na przykład tutaj, zmieniamy itemy. No kolejny Humbling Bundle bez sensu, Damokles też bez sensu, itemy bez sensu. No i Angelic Prism to jest... No czekajcie, chwila prawdy. No myślałem, że ten Angelic Prism jakoś będzie działał mocniej. A chyba tak w ogóle nie działa na te pociski rzeczywiście z... ze Spirit Sworda. Weźmy Ludowiko zaraz. Najpierw wszystkie inne itemy. Nic ciekawego. Tu jeszcze chyba było więcej itemów. Tylko jeden. Pentagram, kolejny w dzisiejszym podejściu. Nie zwiększyło mi obrażeń. To znaczy, że musiałem coś stracić. Coś, co mi dawało zwiększone obrażenia. Na przykład Polyphemusa. Wezmę sobie to Dry Baby. Nic. Syf straszny. Dobra, nic już tam nie zmieniam, bo za dużo czerwonych serduszek na ten pokój tracę. Wezmę już Ludowiko i po prostu zmienię tutaj te dwa itemy. Nic ciekawego? No, tam damage up, luck up. Soulheartów mamy raz, dwa, trzy, cztery. Nie mamy wystarczająco dużo, żeby naładować ten item aktywny, ale mogę go ładować chyba serduszkami. Tak, mogę go ładować serduszkami, więc spoko. Naładujmy go Soulheartami. Jak najwięcej tylko mogę, naładujemy go sobie. Aha, Ludowiko nie działa na Spirit Sworda w ogóle. Jakie to jest genialne, to jest, nie wierzę po prostu, to podejście. Dobra, ostatnie Soulhearciki, jeszcze jeden Soulheart tam na górze. I sobie jeszcze zmienimy jakiś itemik. Tutaj pojawię te itemy, będzie jeszcze więcej itemów do zmieniania. I on pewnie tu mi nie da rzeczywiście itemów z Angel Roomu, tylko losowe. Tak jest. Troszkę słabo. Ale czy to nie jest już przemiana w Conjoint? Nie mam kompletnie żadnego itemu, który dawał mi przemiana w Conjoint. Więc ja będę brał Sister Maggie. Zmieńmy sobie te itemy po raz ostatni. No i niestety nie ma tu nic ciekawego. Całe piętro lecimy na walkę z Mega Szatanem. Używamy Amdrauzi. I wydaje mi się, że powinno być łatwo raczej. Amdrauzi, lecimy. Serio, jestem w szoku, że Spirit Sword nie działa z Ludowiko. Wydawało mi się, że to jest akurat taki efekt, że chyba powinno to... Co tu się dzieje w ogóle? Jak dla mnie powinno działać. Ale nieważne. Jezu, to jest, tak mi się podoba po prostu efekt graficzny tego. Ja mówiłem coś, że beta nie jest słaba. To mi się pomyliło. To mi się porąbało w ogóle. Nie to miałem na myśli. Dobra, tutaj musi się trafić przejście na Void. No przecież to jest idealne podejście, żeby pójść i rozwalić Delirium po prostu. Dobra, naładuję już sobie tutaj mieczyk. Ten jak się wolno chowa. O Boże święty. Panie Mega Szatanie, no proszę podnieść głowę. Nie no, przesada jest z tym spowolnieniem z Amdrauzi. Będzie jeden strzał? Wpuszczę jeden strzał. O, dobra, to źle zadziałało. Jezu, on padł na zdecydowanie mniej niż jeden strzał. Będzie przejść na Void? Ten jak się chowa, nie wiem, jakby to jak chciał jakąś atmosferę budować, napięcia po prostu i mu nie wychodzi. Jest przejście na Voidzik, bardzo dobrze. Fajne jest też to, że akurat mamy w tym podejściu Mind, więc całe piętro widzę. Od razu możemy sobie iść najprostszymi drogami do walki z bossem. I ja oczywiście to zrobię. Przepraszam. Mega słabo, że rzeczywiście na poprzednim piętrze żeśmy dostali pokój z Gerdi. Bo pokój z Gerdi na The Chest jest nie do uniknięcia dla naszego Lost Soul'a. A tak to by wypłacił rzeczywiście kolejny item najprawdopodobniej. Mega słabo. Dobra, co tu dostaniemy? Super item, Purity. Będziemy mieli jedną statystykę zwiększoną. Daygas, nie mam żadnej klątwy na tym piętrze, jeżeli miałaby być jakaś. Nie zwiększyło mi żadnej statystyki, to znaczy, że serio, którąś... Sporo itemów potraciłem i nawet o tym nie wiem, bo cały czas mam Rock Bottom po prostu. O Jezu, oczywiście, że to zmieniam. Milk jest bardzo fajnym itemem, Tear Delay, jeden z niewielu w grze. Jak otrzymam obrażenia na walce z Delirium, będziemy sobie mogli zwiększyć Tearsy.
pójdę najpierw dołem, potem sobie pójdziemy do góry. Jak się trafi walka z Illyrium, no to od razu oczywiście idziemy, ale jakoś się tym specjalnie nie przejmuję. Ja muszę mieć cały czas Rock Bottom, to jest niemożliwe, bo to już któryś item z rzędu, który biorę i rzeczywiście nie zwiększa mi w żaden sposób statystyk. Tarot Club bardzo fajny item, akurat jak się trafiła jakaś fajna karta, byśmy mieli jej podwójny efekt. Jak mi się to podoba, że ja nie rozwalam przeszkód. Rozwalanie przeszkód w tym momencie, w takich pokojach, to by było po prostu życzenie śmierci. Dobra, PhD. Zmieńmy sobie to. O, knockout dropsy to będzie coś. Knockout dropsy to będzie coś. Widać w ogóle efekt knockout dropsów? Nie, chyba nie będzie tego widać, nie ma za bardzo jak. Ale knockout dropsy, dowiedziałem się już jak działają. Ja myślałem, że to zadaje 4-krotność moich obrażeń. Ja mówię, ja cały czas bazuję na informacjach od was. I to są bardzo zmienne i często błędne informacje. Knockout dropsy wcale nie zadają podobno 4-krotności naszych obrażeń, tylko zawsze plus 10 do obrażeń dają. Plus one się skalują w ogóle z piętrem. Ktoś mi napisał, że im jakby późniejsze piętro, tym te knockout drops są mocniejsze, co jest strasznie ciekawe, bo szczerze nie kojarzę żadnego innego takiego efektu jak ten. Nie no, muszę sobie jeszcze raz zobaczyć na koniec. To jest zbyt piękne po prostu. Jak mi się podoba ten efekt. Dobra, całe piętro z nami, całe podejście za nami. Już nie będę chodził po tych dodatkowych pokojach, bo nie ma po co. No nie ma niestety baterii Begara. 11 podejście z rzędu. Są super podejścia, świetne itemy. Właśnie ktoś powiedział, że żebym miał takie szczęście do Begarów, jakie on ma szczęście do itemów. Bo naprawdę super podejścia się ostatnio trafiałem, a tego Begara jak nie było, tak nie ma. Ja nie wiem, będę się do wieliczki do wieliczki. Do lichenia, chciałem powiedzieć. Do lichenia na kolanach i z powrotem, żeby po prostu się baterii Begar trafił. Zobaczymy, może kiedyś. Ja wam, kochani, bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. No i widzimy się w kolejnym, mam nadzieję, że niedługo. Trzymajcie się i cześć!